Cześć ziomeczki, to ja Wojtałkę, wasz Pietrałkę. Cześć ziomeczki kochane, to ja. Kurde. Dobra, nie wydurniam się, gitarzysta marcowy. Wiem, że ten film już od razu z góry mówię, że film będzie wrzucony dopiero w kwietniu prawdopodobnie. Więc wszystkich przepraszam, że nie był w marcu. Będzie pokrótce, tylko zrobiony na szybkości. Pokażę wam, co tutaj jest. No generalnie oczywiście reklam bardzo dużo. Mam wrażenie, że coraz więcej reklam w tych gazetach jest więcej niż treści przeznaczonej dla takich stricte informacyjnych. No, pierwsza strona oczywiście tutaj o pan Nergal, widzę, że wzywa Boga, bo tutaj ten trójkąt pokazuje, prawda? Pan Nergal reklamuje LTD Hex 7. Siódemeczkę piękną. Ale dobra, jedziemy dalej, panowie. Panowie. Kissel Guitars. Kissel i Carvin Guitars będą teraz sprzedawać wspólnie, będą pod jedną, jakby można powiedzieć, z jednego miejsca będzie można kupować gitary. Bardzo fajna, naprawdę. Czyli Carvin i Kissel się połączyły. Połączyły siły. Połączyły, kurde, już się ten. Paul Stanley Ibanez wypuścił sygnaturę Paula Stanleya. Dave Murray, Stratocaster, Fender, Dave Murray. Tutaj mamy już, widzę, że dwa mini humbuckery, czyli mini beckery wmontowane. Randall, tutaj widzę, że jakiś Thrasher 50. Bugera wypuściła G20 Infinium, nowy wzmacniacz. MXR wypuścił, tutaj widzę, Custom Shop Submachine Fuzz, czyli Fuzz plus oktawa w dół, w tym efekcie jest dodawana. Palmer wypuścił Joe Bonamassa Speaker Simulator, no taki TC Electronics też wypuszcza. No to są, no oczywiście cały czas jakieś są nowości, które, prawda, są pokazywane. No mikstura tutaj na przykład gitary Music Man Artisan Majesty. Tutaj macie serię tych gitar. No widzę, że troszeczkę tak zaczęli odchodzić powoli od tego kształtu korpusu, tego takiego Music Manowego, którego ja nie za bardzo lubiłem, chociaż główki już widać, że są w ich stylu. Coś tu mamy nowego, fajnego. No, Tomasz Andrzejewski, zadyszka, czyli 10 pytań do niego. Revolution Saints, nowe płyty. Napalm Death coś wydał nowego. Papa Roach. Papa Roach i Blind Guardian. Widzę, że dostali 4,5 gwiazdki na 5. Czyżby się popsuli? Jak to mogło być 4 gwiazdki? Chociaż nie ma co się smutać, bo są zespoły gorzej oceniane, 2,5. Aczkolwiek oczywiście ocena należy tylko do osoby, która ocenia, bo generalnie każdy z nas ma jakieś swoje własne, prawda, własne zdanie. Motywacja. To, co pisze w mojej książce o motywacji, generalnie tutaj też jest właśnie poruszane to zagadnienie motywacji. W takim krótkim właśnie, na jedną stronę artykule. Później będzie ta gitara, recenzja chyba tej gitary, tak? Jeśli, chyba, że was bujam. Nie, to Fender, przepraszam. Fender, przepraszam bardzo. Będzie Vision, prawie że identyczne, więc zobaczycie zresztą. Dobra, studio, tutaj taki krótki artykuł o studio, aczkolwiek no musicie sobie przeczytać, bo ja nie lubię gadać z Jarkiem Śmietaną w trasie. No tutaj krótki taki felieton odnośnie właśnie Jarka Śmietany, pana Jarosława Śmietany. Gitara miesiąca, proszę państwa. Gitara miesiąca Fender Pinecone Stratocaster. No, próżność ludzka nie zna granic, jak mi się wydaje. Gitara za $1,000,000 w zestawie, z tego co tu się zorientowałem, jest razem z jajkiem Faberge. W jajku jest słonik. Tutaj napisane troszeczkę po motali. W komplecie nie mogło zabraknąć gablotki oraz futerału z niebieskiej skóry. Ale piszą tak. Posłuchajcie, to jest fajny motyw. Podczas budowy gitary zastosowano niespotykane wcześniej techniki. Wszystkie części metalowe wygrawerowano ręcznie w stylu epoki Pinecone i pozłocono. Gitara i jajo, które podpisała Maison Tatiana Faberge, tworzą zestaw o wspólnym numerze seryjnym 0074. Wewnątrz, jak w oryginalnym Faberge, znajduje się miniaturowy słonik. Czyli rozumiem, że w gitarze znajduje się miniaturowy słonik.
tak z tego można to wywnioskować. No według mnie no... aha, i właśnie dlaczego to ma też aż tyle kosztuje? Tutaj jest tak, wszystko właściwie pozłacane. Złota nitka 10 stóp nitki z 18-karatowego złota. Wzór skopiowany z jaja za pomocą projektora wykonano z czystego srebra. Ten wzór skopiowany jest zrobiony z czystego srebra. Nie wiem z czego są struny, pewnie są, nie wiem, kurde, nie wiem, już. Ale w każdym razie jest tutaj, proszę was, 550 diamentów wpasowanych ręcznie w drewno, tak by tworzyły z nim jednolitą powierzchnię. Także no nie wiem o co kaman. Trzeba przyznać, że wzór ciekawy, ale $1,000,000 nie wiem czy kogoś byłoby stać poza jakimiś takimi. O, tutaj widzicie na przykład główkę. No, ładnie wygląda nawet tutaj ten wzór. Z daleka się całkiem ciekawie prezentuje. No ale jednak cena, jeszcze raz cena. Joe Perry, czyli gitarzysta związany z Aerosmith. Zauważcie, jaką ma fajną gitarę. Śmieszno wręcz, bo przypalane po prostu. Nie jestem zwolennikiem takiego, aż takiego szpecenia gitary, no ale może to śmiesznie wygląda. Tutaj ciśnie na różnego rodzaju gitarkę. Joe Perry. Znowu reklama. 10 stron akurat jest poświęcone targom NAMM 2015, więc generalnie szybko wam pokażę. Oczywiście są takie małe zdjęcia, więc generalnie mało możecie tutaj wywnioskować. Oczywiście różne śmieszne gitary, ESP się tutaj dużo pokazuje, Gibsony, Blackstar dosyć mocno też ryje tutaj banie. Mamy trochę tych sprzętów, mamy. Boogera. Ładna. Wygląda mi to na majoneza. Tak, majonez. Tutaj też majonez. To coś zdjęcie jakoś dziwnie rozciągnięte, mam wrażenie. Framus. No widzicie, dosyć duża no, taka fotorelacja. Max Cavalera. Hip hip hura, Max Cavalera. O, tylko niestety bardzo krótki artykuł. Wayne Krantz. Nie znam, musiałbym je we dłoń sobie obczaić. Jeśli ktoś zna, to bardzo przepraszam, że go nie znam. Niech się nie czuje urażony. Joe Satriani. Zagraj jak Straitani. Satriani. Ustawienie wzmacniacza. Gain 5, bass 6, middle 7, treble 7. Czyli generalnie właśnie co ciekawe. Środek i góra na te same ustawienia. Reverb na 2. Oczywiście wszystko zależy od pieca na jakim gramy. To jest tylko tak mniej więcej poglądowo pokazane. No i oczywiście sprzęt jaki sobie możemy, pozwolić. No to jest takie śmieszne... szybując w niebieskim śnie i zawsze ze mną, zawsze z tobą, zawsze zadłużony. No takie no, dziwne jakieś tutaj te teksty. Śmieszna rzecz, że tutaj pokazują maszynkę do golenia, żeby być łysym, że włosy są niepotrzebne. No takie troszkę śmiechowe, chociaż mnie to raczej nie rozbawiło. Styl gry Sacha. Joe znany jest z wysmakowanych, improwizowanych, bluesowych w charakterze fraz, miękkiego, lejącego się brzmienia, nowoczesnych przebiegów z użyciem legato. Joe Maskis. Maskis? Nawet nie wiem jak się go wymawia. Tutaj na skróty też króciutki wywiadzik z nim jest. Marcin Joseph Bracichowicz, no z Iry. Dosyć duży artykuł, dosyć duży, no bo na, powiedzmy już na dwie strony, prawda? Cała sprzętologia, dosyć rozbudowana. Wszystko piszą co on robi, wszystko piszą co on używa, wszystko. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Sklep Rockday lub na Allegro. Papatki. Tak, gitary ESP, Mystic i Rosewood. Ładne, no mi się według mnie ta Rosewood tutaj wygląda naprawdę bardzo fajnie, jeśli chodzi o sam korpus. A główka z kolei mi się podoba ten Mystic. Tylko widzicie, cena 8500, 7500, czyli generalnie dosyć kwotowo drogie gitary, mimo wszystko. Bardzo ładne, wklejony gryf. Do korpusu.
No jakie mają oceny? Ta Mystic, czyli ta droższa, ma cena, ocenę 5, wykonanie 5,5, brzmienie 6, wygoda gry 5,5. Ta druga, ta tańsza, czyli ta tańsza to byłaby, to była ta Rosewood. Jak ma tak, cena, aha, no bo troszkę tańsza, tak, czyli cena 5,5, a nie 5, a wszystko 5,5. No generalnie co te mają za przetworniki? Układ elektryczny Humbucker Seymour Duncan JBSH4, to ma ta droższa Mystic i Alnico Pro 2 APH1, a ta druga tańsza gitara ma Humbucker Di Marzio Steve Blucher czy Blecher Design, przełączniki, aha, dwa Humbucker Di Marzio Steve Blecher Design, no. Ładne gitary, ale generalnie nie zawsze były ładne gitary, więc czego by tu się nie spodziewać. Fender American Standard Stratocaster 6490. Dużo pieniądza, ale widzę, że jest humbucker też. Jest to humbucker Schaumbecker. Taka mnie jedna refleksja naszła, oglądając te zdjęcia, że patrzcie, mamy generalnie gitarę za 6500, powiedzmy. Zdjęcia są pokazane z takim, z taką dbałością, z taką, można powiedzieć, z takim uwielbieniem, można tak, no, na przykład, no, patrząc na tą gałeczkę, z takim uwielbieniem, ojciec, niesamowita, cudowna. A tak sobie właśnie naszła mnie taka refleksja, że kurczę, taka gałka, która generalnie jest zrobiona z, pewnie z tego samego materiału, wsadzana do innych gitar, które są kopiami Fendera za na przykład, nie wiem, 400 czy 500, generalnie pewnie ten sam materiał, aczkolwiek może i ewentualnie inny kolor, ale taka to jest, takie to jest cześć oddawana tej takim gitarom drogim. To jest tylko moja taka refleksja, oczywiście, prawda, logo Fender, no Fender, no po prostu za to płacimy, no i tak to wygląda. A tu naklejka znowu, nie wrzucać do kosza, więc generalnie gitara za 6000 prosimy nie wrzucać do kosza. Piszą, nowy humbucker jest responsywny i ładnie reaguje na zmiany dynamiki gry. Responsywny. Czyli kurczę, wyrazy tutaj naprawdę szastają wyrazami. Co oni piszą? O, widzę, że są minusy. Lakierowana podstrunica może nie każdemu pasować. Na tych zdjęciach nawet nie jest pokazane, że lakierowana, ale i tak taka podstrunica jest zawsze lakierowana. Niestety. Klonowa zwykle jest lakierowana. Ja akurat nie przepadam. Tak, Fujigen, nie wiem jak to wymawiać, czy jak to każdy wymawia inaczej. Od razu już widzę Seymour Duncan na pokładzie, więc no, musi rżnąć dupisko. 7500. Cena dosyć spora. Kształt całkiem fajny, no połączenie takiego troszkę Les Paula tutaj jakby z tyłka, plus Stratocaster, no takie, taki miks, można powiedzieć. Przetworniki, już wam mówię, jakie przetworniki tutaj wsadzili. Dwa razy Seymour Duncan Blackout AHB1. Ja mam akurat w moim Ibanezie AHB2. AHB1 to ponoć jest troszeczkę taki słabszy w charakterystyce, no ale myślę, że też będzie się dało rżnąć naprawdę. Dosyć daleko te gałki są rozmieszczone, nie? Tu są dwie gałki od głośności, od barwy, przełącznik pozycyjny. Minusów brak. O, hello. A tu napis na plusy. Piękny, estetyczny wygląd, wygoda gry, tłuste, pełne i bardzo klarowne brzmienia, przesterowane, zaskakująco dobre barwy w całym zakresie gainu. O, dobra. Dobra. Ibanez Prestige o RC1320, przepraszam. No cena 5800, więc generalnie znowu dużo, ale widzimy, że na pokładzie to już jest nazwa, coś nam dużo mówiąca, Seymour Duncan. Gitara naprawdę fajnie wygląda. Tak jest, chyba to jest satynowe, w sensie nie jest połysk, tylko satynowy. Nie, tutaj jednak jest połysk. Na tym zdjęciu akurat troszkę dziwnie wygląda, bo wygląda jakby nie była lakierowana. I co tutaj piszą?
Klucze blokowane gotów, no. W końcu w tej cenie, prawda? Wreszcie tutaj takie, jak mieliśmy IBAN, przepraszam, Gibsona mieliśmy za te 6 tysięcy, to klucze były jakieś najzwyklejsze, prawda? A tutaj jednak coś zamontowali dobrego. No, nawet w tym Fujigenie nie wiem, nie pokazywali klucze, ale klucze chyba nie blokowane z tego, co mi się wydaje. No, nie napisali, a... Z kolei Ibanez dostał, to jest, widzę, wygoda z gry 5, brzmienie 5, wykonanie 6, cena 5,5. Sterling by Music Man 4720. Aha, tutaj przepraszam, wcześniej był ten Seymour Duncan. Jaki on tutaj ten Seymoura wsadzili? Seymour Duncan 59 oraz Seymour Duncan JB model. Ten Sterling, no, ładnie całkiem wygląda. Zawsze mi się tak dziwnie kojarzył te z Gibsonem, z tymi epifenami gibsonowymi, takie przetworniki w puszkach. Jakoś specjalnie nie przepadam za takim, no a to jest tylko mój oczywiście osobisty. O, tutaj też na przykład mają klucze blokowane, bardzo dobrze. Cena 4720, więc najtańsza z tych, co tu widzieliśmy, ale generalnie całkiem daje rady. Ale tak, przetworniki, dwa razy Dimarzio Transition. No i widzę, że aktywny układ podbicia zasilany z baterią 9V montowano od spodu korpusów wygodnie zamykanej na zatrzask komorze. No, ciekawe. Tutaj na przykład mamy potencjometr volume typu push. A nie push-pull, odpowiada za wbudowane aktywne podbicie 12 dB. O, widzicie, tu jest ten vintage, który był tam bardzo podobniutki, był Fenderek. 1250. No, prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, aczkolwiek ta maskownica tak ucięta chamsko, no, specyficzne takie wrażenie tworzy, no ale to taki już jest taki stylny po prostu, to nie to, że sobie tak wymyślili. I co? Wszystko jest na 5. Funkcjonalność, brzmienie, wykonanie, cena. Minusy. W tej klasie cenowej brak minusów. Aha. A plusy? Wyrównane brzmienie, dobre przetworniki. Przetworniki Wilkinson, od razu tutaj wam mówię. Gitary klasyczna i akustyczna. No tutaj mamy 1800-2095. Almansa Conservatory 434. No jeśli ktoś, szczerze powiedziawszy, nie kojarzy akurat tej firmy, musiałbym się zgłębić bardziej. No ale po prostu, no, jak ktoś lubi takie rzeczy, czy ewentualnie chce kupować jakąś klasyczną, to musiałby się zapoznać z tym, co im tutaj piszą. Aczkolwiek tak, 2000 za gitarę akustyczną lub prawie 2000 za klasyczną, to myślę, że mało kto z was czy z nas by chciał taką kupować, tak z buta, prawda? Gibson Les Paul Les Plus 2015, no cena 7429 tu jest podane. Ocen za brzmienie ma ocenę 5, więc generalnie też wcale nie dobrze. Ale co, system strojenia GeForce, profilowany korpus, szeroka paleta brzmień, to jest na plus. A na minus profil gryfu nie każdemu przypadnie do gustu. No tak, profil gryfu Gibsona zwykle jest najbardziej takim, można powiedzieć, często nielubianym. To jest często się spotykam, że ludzie po prostu nie lubią tego profilu. No tu jest coś, co chciałbym wam powiedzieć, to właśnie jest ten Ibanez RGKP6. Jak widzieliśmy wcześniej, było mnóstwo reklam prawie w każdej gazecie, czy to gitar, czy gitarzyście, właśnie z tym gitarami, basem z tej serii i właśnie gitarą z tej serii, z multi-efektem Chaos i wbudowanym jeszcze przesterem, czyli tutaj jest analogowy przester wbudowany do tej gitary. Dodatkowo w gitarze jest jeszcze wyjście słuchawkowe, więc generalnie jest, można powiedzieć, takie mini studio w jednym miejscu. No właściwie tu mamy, możemy na tym Chaosie Korgu nagrywać
nagrywać, robić, zapętlać brzmienia. Jest tutaj 100 efektów wbudowanych. Niestety jest tylko jeden przetwornik, mini humbucker, bez żadnej regulacji, tylko głośność. Minus, plus, czy no, jak dla mnie może troszeczkę minus, aczkolwiek myślę, że warto się rozejrzeć za tą gitarą. Co to jeszcze ciekawego piszą, bo ja tutaj przeczytałem całe, tylko żeby wam coś mądrego powiedzieć. No, 100 zaprogramowanych efektów, tu już znalazły się filtry, efekty modulacyjne, LFO, delay, reverb, looper, a nawet vocoder. Z użyciem karty SD można nagrywać frazy, odtwarzać je, ubarwiając efektami. Obsługa modułu jest intuicyjna, programy wybiera się małym dotykowym suwakiem, czyli tu jest taki suwak, umieszczonym obok głównego padu, którym dwuwymiarowo steruje się parametrami efektów. Oprócz wyłączenia chaos pada z toru sygnału, moduł można wymontować z gitary, aczkolwiek gitara z taką dziurą tutaj będzie wyglądała żałośnie, więc generalnie to już lepiej może z tym sobie to siedzieć. No generalnie to po co kupować to, jeśli to można wymontować, nie? Hello! Chociaż gitara sama, widzicie, no tutaj widać tak pięknie drewno, fakturę pod palcami już tak, żeby się chciało dotknąć i posmierać. Co tutaj tak? No minus, tylko jeden przetwornik bez kontroli barwy, no to jest jako minus. A plusy? Pokładowy distortion i procesor Korga, komfort gry i obsługi, możliwości elektroniki, wyjście słuchawkowe. Przetwornik jest Ibanez KP Humbucker. No i Korg Mini Chaos Pad 2S. No i dodatkowy distortion, który jest zbudowany w gitarze. Tu mamy legatora Helio DC300 Pro. Bardzo ładny, bardzo ładne barwy, półprzesterowane oraz high gainowy z okrągłym gibsonowskim charakterem. Minusów brak. Bugera V5 Infinium 920, w pełni lampowy wzmacniacz, lampy 12X7 i EL84. No i co? Regulacje mamy gain, tone, volume, reverb. Czyli takie cztery, można powiedzieć, bardzo podstawowe. Niestety nie ma regulacji, nie ma equalizera, ale w takich małych lampowych jednak, no to trzeba wybaczyć, bo zwykle w takich małych lampowych piecach nie ma regulacji equalizera, nie ma equalizera. Yamaha, no te heady ostatnio też były jakieś recenzje odnośnie tych headów. Brak wyjścia symetrycznego to jako minus, no nie wiem, jakoś mnie szczerze powiedziawszy odpychają takie sprzęt. Dunlop / Crybaby Classic Wawa SC95 792 zł. Minusów brak, brzmienie jest na 6, więc generalnie no klasyczny taki, znaczy klasyczny, taki stylowy, można powiedzieć, takie porysowane. Ten i tutaj jeszcze logo z pana Slasha jest. Slash Octave Fuzz, czyli generalnie mamy Fuzz plus Octaver, czyli to co było wcześniej, tam wam pokazywałem taki niebieski. Fuzz plus Octaver. Niepowtarzalny growl, szerokie możliwości brzmieniowe, oryginalne wykończenie. No, tak to oni piszą. Tutaj mamy przewodnik kupującego gitarzysty, no troszeczkę tutaj sprzętów pokazują. Efekty Tube Screamer, no co gazeta to Tube Screamer jest. No i tutaj mamy teraz warsztaty, czyli gitara klasyczna, mamy tutaj nuty Tears in the Rain, ćwiczymy skalę, tutaj zawracamy, co to warsztaty, format wrócimy do kilku osobnych przykładów, które będą bazować będą na popularnych bluesowych zmianach progresji akordowych. No dobra, dobra. W poszukiwaniu odpowiednich dźwięków, trzy palce, ojej. No i tutaj mnóstwo reklam, Jona Dudkowska, zaraz o niej będzie. Fajny sprzęt wypuścił Ashdown B-Social. To jest taki domowy wzmacniacz, można powiedzieć, biurkowy, który ma 70 W, ma Bluetootha, ma system bezprzewodowy, który jest w zestawie, możemy do gitary podłączyć. Możemy podłączyć trzy gitary plus podkład. Możemy właśnie za pomocą Bluetootha przesyłać do komputera dane, czy tam no informacje, prawda, możemy przesyłać. No po to ten Bluetooth jest, nie? Kurde! No i generalnie można powiedzieć, że bardzo fajny sprzęcior. Cena akurat nie jest podana, ale pewnie dosyć dużo. Śmiesznie wygląda, jak trochę taki boombox z lat 80. Ampeg wypuścił
Scrambler, czy to jest preamp, D-box i Prester w jednym urządzeniu Ampeg. To zaczyna się bawić w efekty. Boss BB110 Bass Driver, czyli taki przestrój basowy. No tutaj znowu fotorelacje mamy z migawki Znam 2015. Jona Dudkowska, jeśli ktoś ją zna, dosyć tutaj taki duży wywiad z nią. Marcin Pospieszalski, też taki trochę obszerny wywiad. No i tak, Ibanez SR300B. Gitara za 1470. Układ elektryczny CAP EXF N2x2. No i mamy tak, volume, balance, bass, middle, treble, czyli taki equalizer standardowy. Z wyglądu fajna czwóreczka, fajna, naprawdę ładna. Ashdown CTM15 1780. Piękny, cóż to jest? Lampa ECC83 i EL84. Dwie sztuki. On ma, z tego co tutaj widzę, kochani, 15 W. Brak minusów. Szlachetne i dynamiczne brzmienie, wrażliwość na artykulację. No trzeba byłoby obadać, nie gadać, tylko obadać. O, mamy też ten opisany cały ten Bass BB. Pierwszy październik, Bass Driver. 690 zł. No, brzmienie jest na 5,5. Czytelne i dynamiczne brzmienia, czyste i przesterowane. Łatwość obsługi. No, łatwość obsługi, no bo tutaj dużo rzeczy nie ma. Kamer Bliss, aha, mamy też warsztaty basowe. No i to jeszcze pieńcowe odliczanie, 10 ciekawostek nam, no to właśnie był m.in. to Fabergé. Tutaj na przykład firma, już wam powiem, bo zapomniałem nazwy, Analog Outfitters. Robił wzmacniacze w różnych obudowach, po jakichś tosterach, radiach, nie wiem, maszynach do szycia. Takie bajery, szmery bajery. No i oczywiście firma SVS Guitars już przegoniła nawet Ibaneza, bo zrobili gitarę 11-strunową, hello! Mogącą swym niskim drive'em przesuwać ściany bez udziału ekipy budowlanej. Dobra, będziemy testować. No i to byłoby tyle. Żegnam was, kochani, lecę. Popatki.